Ale zrobisz tak, żebym zap***lała. To się nagrało. Nie. Tak. Wytniesz tak. Jest to kolejny odcinek, którego bohaterami będą komary. Jakiś dramat w tym roku. Mam nadzieję, że nie miał przyjść krwi. Dziś Honda CBR 600 F4, nie i, czyli jeszcze na gaźnikach. Tak. I jest z nami Kaja. Kaja znacie, jeżeli oglądacie kanał Ścigacza, bo robiliśmy razem jakiś film. F4 to następczyni F3 i poprzedniczka F4i, produkowana tylko przez 2 lata, w latach 99-2000. Krótko, ale szalenie popularny motocykl, szalenie lubiany przynajmniej w naszym kraju. Wybierany często jako taki pierwszy, poważniejszy japoński motocykl. Przepraszam, że tak dużo mówię, za chwileczkę będzie mówiła Kaja. To jeszcze dodam tylko, że F4 bardzo mocno się zmieniła, radykalnie w stosunku do F3, bo tutaj zupełnie nowa konstrukcja się pojawiła, aluminiowa rama, aluminiowy wahacz, całe mnóstwo... Dużo lżejszy silnik. Dużo lżejszy silnik, 110 koni mocy, więc cała masa zmian. I może dlatego ta F4 była tak popularna, chociaż późniejsza F4 była jeszcze popularniejsza, ale dzisiaj skupiamy się na tej gaźnikowej. Kaju, droga, mogę tak do Ciebie mówić? No możesz, jak musisz. Droga Kaju, jak długo masz ten motocykl? 3 albo 4 lata. No, czyli już doświadczeń jest całkiem sporo. Na przebieg zerkasz tam, czy w ogóle trochę Cię to nie wchodzi? W sumie to nie, no bo jak dbam i serwisuję ją przynajmniej 2 razy w sezonie, to nie patrzę. Nie martwicie to, ile ma tam przebiegu, bo te silniki w ogóle uchodzą za pancerne. To są silniki, które... On jest niezniszczalny. Zupełnie. Ja męczyłem ten silnik wiele miesięcy, wiele dni na torze. Stunterzy go męczą, chociaż stunterzy bardziej ten już na wtrysku męczą, ale on też był kompletnie niezatapialny, pancerny i niezabijalny. Ile jeździsz w sezonie tak średnio? Kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy kilometrów? Dużo. Po pierwsze codziennie do pracy, po drugie regularnie na tor, więc wychodzi tego sporo. Czyli zastosowania tak zwane mieszane. Dziś spotkaliśmy się na torze Modlin. To ostatnio bardzo lubiane przeze mnie miejsce spotkań do nagrywania kolejnych używek. A może zanim zaczniemy dalej opowiadać o Twojej F4, to kilka ujęć w toru Modlin. Jest to kolejny odcinek, którego bohaterami będą komary. Jakiś dramat w tym roku. O, właśnie wyjeżdżają wszyscy z toru Modlin, więc będą troszeczkę nam hałasować w tle. To jest Twój pierwszy motocykl? Nie. Co było wcześniej? Opowiadaj. No, 125 była Honda CBR, tylko że 125. Czy jesteś wierna Hondzie? Jakoś tak, znaczy w sumie zanim kupiłam Hanię, to pojechałam po zupełnie inny motocykl, a wróciłam z nią. Jak Ty ją ładnie nazywasz? Hania. Dobrze, a poprzednia CBR-ka jak się nazywała? Też Hania. No to też tak Hania. Wiesz, no a, czyli to jest Hania druga. Tak, no dobrze. Hania 2. Opowiadaj, jesteś zadowolona, nie zadowolona? Zakładam, że skoro jeździsz tak długo, to musisz być zadowolona, więc może tak o wadach i zaletach, jakie zauważyłaś w tym motocyklu. No na pewno jest strasznie miękka i jeżeli przy jeździe po mieście gdzieś tam kompletnie to nie przeszkadza, to na torze się to odczuwa. Mhm. I to czasem dość boleśnie. Po drugie, no te hamulce też nie są do końca takie, jakie być powinny, ale mnie urzekła pozycja, tak? Mogę jechać i w trasę, i na tor, i nie namęczę się za bardzo, więc to jest coś, co mnie gdzieś tam do niej przyciąga.
przymierzałam się do innych motocykli i tak cały czas kręcę nosem, bo mówię, jak już zmieniać, to coś takiego naprawdę z efektem wow. A non stop przeszkadza mi coś, co ma Hania, a inne motocykle nie. Mhm. Czy nie masz pomysłu, na co ewentualnie mogłabyś się jeszcze nie. Przekać? Jestem gdzieś tam na etapie zastanawiania się i szukania. No ale myślę, że ten sezon jeszcze nią pojeżdżę. No właśnie F4 to, tak jak już wspomniałaś, to był szalenie uniwersalny motocykl. Ta pojedyncza kanapa już o tym świadczy, że to taki niby sport, niby ścigacz, ale jednocześnie taki troszeczkę turystyczny. 70% sportu, 30% turystyki, ale i do miasta można na co dzień jeździć, więc rzeczywiście uniwersalność tego motocykla chyba była kluczem. Chociaż jest ciężka. Mhm. I przy jeździe po mieście faktycznie jest to odczuwalne, tym bardziej dla dziewczyny, która ma gabaryty moje. Ile masz wzrostu? 172. 172. Dosięgasz paluszkami całymi? Sięgam. Paluszkami. Okej, czyli nie całymi stopami. No jak na światła halny zawieje, to trzeba uważać. Okej, tak, albo jak są kolejne i się ustawisz wyżej i nóżka wpadnie w dołek. No to wtedy jest problem, ale na co dzień mi to... Znaczy właśnie przy jeździe na co dzień bardziej mi to przeszkadza niż przy jeździe na torze. Gdzieś tam w trasie albo na torze. No w trasie kompletnie nie, bo się nie zatrzymuję, tak? Jasne. Więc nie zwracam na to uwagi. Bo myślę, że gdybym teraz miała kupować motocykl, to nie zdecydowałabym się już na CBR-kę. Raz, że trochę mi się objeździła, dwa, no ma sporo mankamentów, które gdzieś tam po dłuższej jeździe zaczynają doskwierać, ale... No na co dzień się nadaje. Poza tym miękkim zawieszeniu, które no na torze wkurza, co jeszcze z takich rzeczy, które Cię tutaj denerwują? Te gaźniki? Wolałabyś trysk? Właśnie nie, ja jestem fanką gaźników, wiesz? Generalnie gaźniki ładniej oddają moc, są bardziej płynne, wtryski trochę bardziej szarpią, tym bardziej na niskich obrotach. Przynajmniej gdzieś tam to jest moje subiektywne odczucie. Ja mam takie wrażenie, więc jeżeli bym zmieniała, to pewnie już na wtrysk, bo tak naprawdę na wtryskach są wszystkie nowsze motocykle. Tak. Przejechałem się i wspomnienia wróciły, bo ja też kiedyś taką miałem, nie pamiętam już kiedy, dawno temu to było. To jest właśnie ta F4, jeszcze na gaźnikach, to jest pierwszy motocykl, na jakim w ogóle jeździłem na torze, to było na torze Poznań. I pamiętam, że wtedy nie przeszkadzało mi to, że ona jest taka miękka jak tapcza, że się tak buja, że te hamulce w porównaniu do tych współczesnych motocykli, no to takie sobie i że tu jest całe mnóstwo niedoskonałości, że później gdzieś tam zaczęła pod nóżkami trzeć w zakrętach. Wtedy to wszystko mi zupełnie nie przeszkadzało, więc jeżeli kupujecie taki motocykl na początku swojej przygody, to jest wasz pierwszy, drugi, trzeci motocykl z rzędu, nie jeździliście jeszcze na tych motocyklach z ostatnich 5 lat, nie macie do czynienia z tymi precyzyjnymi zawieszeniami, hamulcami, no to w tym motocyklu nie będzie wam to przeszkadzać. Jak już liznęliście troszeczkę tych nowych, to wtedy to będzie was wkurzać szczególnie mocno. Czy jakieś awarie tutaj były? Coś ci się psuło? Coś cię zawiodło? Odkąd ją kupiłam, to nie. Przy zakupie były tylko i wyłącznie gaźniki do synchronizacji i to była jedyna naprawa, jeżeli można to w ogóle tak nazwać. No to była ta synchronizacja gaźników, a poza tym nigdy nic się z nią nie stało, chociaż w tym sezonie mam w planie parę modyfikacji. Między innymi stalowy oplot przy przewodach hamulcowych trochę puchną przy powinno trochę pomóc, szczególnie przy jeździe na torze. Chciałabym założyć na pewno szerszą zębatkę na tylne koło. Większą. Większą. Mhm. Większą, no gdzieś tam przy spadku tej prędkości maksymalnej zyskujemy dużo na przyspieszeniu, więc to... Szczególnie przy zabawie na takich torach jak na przykład Modlin, to... To się przydaje. Powinno się przełożyć na lepsze jeżdżenie i na wynik, i na lepszy czas, i na lepszą zabawę. Sanie ci nie przeszkadza manualne? Ani trochę. Wiesz co, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja teraz na to spojrzałem. Na początku nie wiedziałam, jak z tego korzystać. Dla mnie to było takie, kurde, i co dalej? Ale w pewnym momencie, wiesz, też słyszysz. I to jest automatyczne. Tak. Jak nawet przy zmianie biegów. Spojrzałem teraz na tą dźwigienkę i przypomniałem sobie, jak to fajnie było. Ja dawno temu miałem F4, ale pamiętam jeszcze, plus jeszcze, no dobra, przyznam się, poczytałem sobie troszeczkę na forach, żeby się przygotować do tego materiału. I niektórzy piszą, że takim wadliwym elementem, który... Wadliwym. No po prostu czasami trzeba to zrobić, jest łańcuszek. Napinacz łańcuszka rozrządu, zgadza się i to jest taka rzecz, która u niektórych rzeczywiście w F4-ach jest do zrobienia. U Ciebie nie było, jak na razie. A pasażera kiedyś zabierałaś albo pasażerkę tutaj? Zabierałam, wiesz jaki to jest koszmar? No znaczy... wiem, nie jest to przyjemne.
Inaczej, jeżeli się wiezie kogoś, kto jest dwa razy cięższy i dużo większy, to robi się to problematyczne. Czujesz się jakbyś taki worek ziemniaków wiózł. Tak, z tego, wiesz, wszystko ci się trzęsie. Zgadza się, ale jeżeli chodzi o wygodę, to całkiem chyba nieźle tutaj jest, nie? Może ja się nigdy zmieścić, nie jeździłam na Hani z tyłu, więc ciężko mi powiedzieć. Zawsze musielibyśmy spytać twojego pasażera. Tak. Jak cię przewiozę, to powiesz, co na ten temat sądzisz. No, możemy zrobić taki test, ale może już nie dziś, bo robi się ciemno, więc innym razem. Zostawmy to sobie. Na twoim Instagramie widziałem, że olej wymieniałaś sama. Czy to prawda, czy to było tylko takie zdjęcie dla picu? Zdarza się. Znaczy, nie widzę większego sensu płacić komuś za to, skoro to umiem. To nie są jakieś wielkie, wymagające rzeczy typu zmiana oleju, zmiana płynu hamulcowego. Wiadomo, że na wymianę opon jeżdżę. I od tego powinniśmy zacząć ten film, że wystąpi dziewczyna, która sama wymienia sobie olej, a to gdzieś nie jest częste. Tak w ogóle to uprzedzam wasze pytania, link do Instagrama Kai w opisie tego filmu znajdziecie. Przygoda! Najfajniejsza twoja przygoda z twoją, twoją Hanią. Pierwszy wyjazd na tor. O, opowiadaj. Ja ją miałam trzeci dzień i byłam święcie przekonana, że to jest motocykl, który na tor się nie nadaje. Mhm. Jakież było moje zdziwienie. Jaki to był tor? Byłam na Ułężu. Ułęż. Tak, w ogóle, chociaż nie, mam jeszcze lepszą. No to dawaj, zmieniamy. Jak wracałam z Hanią, wtedy poznałam Artura. Artura Wajdę. Pozdro, tak. Artur. Zatrzymaliśmy się przy McDonaldzie i podchodzi do mnie jakiś taki ziomuś, wiesz, na pewniaka. To twoje? No moje. A jak się nazywasz? No to wiesz, mówię nieśmiało, Kaja, że miło mi, ja 18 lat, świeżo zrobiłam prawo jazdy, jeszcze nie zdążyłam pojeździć, a już mnie ktoś zaczepił. No dobra. On mi daje numer telefonu, mówi, słuchaj, bo my w sobotę jedziemy na tor. No i tak w sumie się zastanawiałam. I tak się zaczęła przygoda z pierwszym wyjazdem na tor, tuż po zakupie motocykla. Czy nie jechać? Trochę się obawiałam, mówię, wiesz, nie znam gościa. No ale pojechałam i nie żałowałam. Było fajnie. Było fajnie. Myślałam, że ten motocykl na tor się nie nadaje. Okazuje się, że na początku się nadaje. Potem faktycznie trochę brakuje, ale na początku do szkolenia bardziej techniki jazdy jest w sam raz. Morał z tej historii jest jeden. Jak spotkacie fajną dziewczynę przy McDonaldzie z motocyklem, to nie wstydźcie się, nie krępujcie się do niej podejść, zagadać i zaprosić na wspólny wyjazd na tor, bo jest duża szansa, że się uda i że jest będzie fajne. I fajnie. I tym miłym akcentem zakończymy ten odcinek o Hondzie CBR600F4 z rocznika 2000. Chyba, że ktoś jeszcze coś dodać. Myślę, że to już wszystko. To tylko poprosimy ładnie, uśmiechniemy się o subskrypcję, o łapki w górę, o komentarze i dzwoneczki i tak dalej, bo dzięki temu kanał może się rozwijać, dzięki temu możemy dla was przygotowywać, upichcić kolejne używki. Niech wam idą na zdrowie. Smacznego. Pa. Ach, te komary. Dziękuję.